sobota się prawie kończy, czyli połowa weekendu. Jest zupełnie przyjemnie, szkoda tylko, że praktycznie co chwilę nadchodzi taka ciemna chmura, no i jak ja to nazywam, rzuca żabami. Mam nadzieję, że jutro się trochę wyklaruje, no naprawdę chciałbym pójść na to miasto. Wiecie co, mam totalny problem z wymawianiem nazw francuskich miast. Moi koledzy się często ze mnie śmieją, a ja mam autentyczny problem. No, oczywiście mógłbym się zgrywać, że jestem chodzący geniusz, ale tak niestety nie jest. I nawet dzisiaj próbowałem nazwę tego miasta, ono się pisze Nantes. Próbowałem go wrzucić w tłumacza Google. No, niby to jakoś po francusku powiedziało, ale ta baba, która tam jest nagrana, jest tak fatalny, ma ten jakiś akcent, że naprawdę nie wiem, co ona tam wypowiadała. Ale jest, słuchajcie, jest generalnie fajnie, trochę ze porządku zrobiłem w aucie, no bo jak nie mogę iść na razie na miasto, no bo to mówię, jest 15-20 minut, godzinka przerwy, no i nagle przychodzi pompa, no. Nawet gdybym się pokusił o kupienie sobie parasolki, no to co mi z tego, że pójdę, dotąd będę suchy, jak cały dół mi przemoknie. Ale kupiłem, słuchajcie, kupiłem dobrego winka, także nie jest źle. Odpaliłem internet, zadzwoniłem grzecznie do Play'a, bo mam takie, słuchajcie, urządzenie mobilne. W Polsce to ono się bardzo sprawdza, natomiast za granicą, no niestety, ten przydział taniego internetu jest bardzo mały, ale zadzwoniłem do Play'a, się spytam, bo słuchajcie, w ogóle, ja tak lubię przeskakiwać z tematu na temat. Słuchajcie, powiem wam szczerze, odzyskałem zaufanie do Play'a. Parę wpadek mieli, parę słownych utarczek między mną a Play'em było, ale ujęli mnie czymś jednym. Chyba z miesiąc temu byłem na poprzedniej trasie i nagle dostaję SMS-a i tam jest napisane, że tam jakoś szanują mnie. No, wiadomo, że to przyszło do każdego klienta. W każdym razie, że nas szanują, zdajemy sobie sprawę, że możemy mieć problem z powodu właśnie koronawirusa, no i takie tam tego, i przesuwają mi termin płatności o tam bodajże chyba 2 tygodnie. Nie było mi to do szczęścia jakby potrzebne, chociaż, jak to mówią, jak masz zapłacić 250 zł dzisiaj, a za dwa tygodnie, to lepiej zapłacić za 2 tygodnie. Inflacja jakaś tam sobie jest, zawsze jakaś to oszczędność. Powiem, bardzo mnie tym Play ujął, natomiast, słuchajcie, natomiast nie ukrywam, że bardzo wkurwił mnie te mobile. Jakoś jakiś czas temu, z pół roku, już nie pamiętam, w każdym razie doszedłem do wniosku, że kupię sobie od nich taką kartę za 25 zł, znaczy, że co miesiąc trzeba załadować za 25 zł, bo nie we wszystkich miejscach mam zasięg Play'a. A no, jestem w tym wieku, w którym czasami może być potrzebna pomoc, to mówię, drugi telefon może się przydać. Pan w punkcie oczywiście zapewniał mnie, że to jest sieć, która ma zasięg 100%, nie ma takiego miejsca, żeby nie było zasięgu, no i że ceny oczywiście mają najlepsze na rynku, po czym okazało się, że zasięg mają fatalny, przynajmniej jeśli chodzi o te części Europy, w których ja często przebywam, zasięg fatalny, ceny wyższe jak w Play'u, te ceny na zagranicę. I totalny nie kiepskie biuro obsługi klienta, bo jak do nich zadzwoniłem, no z pretensjami, że nie mam zasięgu,
To raz jakaś pani, raz jakiś pan grzecznie mi powiedział, no na to nie są w stanie mi nic poradzić, czyli mówiąc wulgarnie, brzydko mają mnie w dupie. Natomiast jak ja zrezygnowałem z tej karty, no bo słuchajcie, co mam płacić za coś, czego nie mogę korzystać tak naprawdę, to oni dzisiaj żądają ode mnie 1000 złotych kary umownej plus 200 tam chyba parę za tak zwane zastępstwo procesowe. Takie dostałem wezwanie do zapłaty z sądu w Lublinie. Dzisiaj grzecznie napisałem pisemko, że jest to co najmniej mówiąc delikatnie chamskie w stosunku do klienta. Nie mówiąc już o tym, że narusza to na pewno ustawę o ochronie konsumenta. Słuchajcie, 1000 zł za to, że nie chciałem co miesiąc 25 zł doładować swojej karty. Ja nie wziąłem od nich ani telefonu, ani jakiegoś innego urządzenia. Dlatego mam cichą nadzieję, że może ktoś, przedstawiciel T-Mobile zobaczy ten vlog również i tą drogą go serdecznie pozdrawiam, a spotkamy się w Poznaniu w sądzie, ponieważ oczywiście odmówiłem zapłaty, kazałem sprawę przekazać do sądu w Poznaniu. Niech się tym zajmie prawnik. To co? Słuchajcie, wasze zdrowie. Hejka!